Witam serdecznie w kolejnym odcinku z FTL Faster Than Light. Ja jestem Lunar i będziemy dzisiaj kontynuować naszą wielką przygodę z naszą załogą Kestrela, czyli Alexem, Justinem, Nathanem, Manonem, Westonem, Magmarem i Moonswickiem. Znajdujemy się w nowym obszarze, Zoltanów. Tak więc, nie przeciągając, rozpocznijmy naszą wielką przygodę. No, widzę, tutaj jest trochę nebuli, więc będzie ciekawie, będzie można tutaj popróbować uniknąć pościgu, więc zapewne odwiedzimy więcej układów niż poprzednio. Może uda się prawie wszystkie. Zobaczymy, co przyniesie nam los. O! Mój kokpit zapalił się ostrzegawczymi sygnałami. Zostałem... jestem namierzany przez pobliski statek. Sygnał pomocy, tam wzywania pomocy był tylko na celu, miał tylko na celu przyciągnięcie mojej uwagi i żebym przyszedł w zasięg broni tego oto statku. Mam się przygotować do walki. No to się przygotujemy do walki. Jak możemy się przygotować do walki? Dobra. Magmar, Moonswick, lecicie. Lecicie, niszczycie... Nie wiem, co niszczycie. Niszczcie im tlen. Oni i tak nie mają żadnej ochrony. Czyli nie mają ani stacji do naprawiania się, ani do naprawiania czegokolwiek. Więc zobaczymy, co to w ogóle... Kto tam żyje. Ojej. Tam są NG. NG i jeszcze jedna modliszka. Walczcie! Walczcie ostro! Stać mi na to? Nie stać mi, cholercia. To może się uda przetrwać. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tam u nich pójdzie. Strzelają do mnie z plazmy. A to tylko jedna tarcza. To przetrwamy bez problemu. Ten laserek tu już w ogóle nic nam nie zrobił. Nawet się nie musimy martwić. Może moglibyśmy tutaj stać i patrzeć na ten pokaz dziwat i show po prostu w nieskończoność. Ale no, na szczęście nie musimy się tym przejmować. O, właśnie, udało się nam. Udało się nam pokonać przeciwnika. 30 metalku. I jeszcze dostaliśmy Healing Barsa, czyli co to jest? To jest taka fajna... Ojej. To jest taka fajna pierdółka, która umożliwia nam leczenie. O. To jest po prostu pocisk, który się teleportuje, leczy wszystkich w poddanym pokoju. No i tyle. Znaczy, to jest bardzo fajna rzecz o tyle, że no, jeżeli naprawdę walczymy gdzieś tam w oddali, to nie musimy wracać z całą załogą na swój statek, uleczyć i żeby mogli kontynuować walkę, tylko po prostu teleportujemy Healing Barsta i on po prostu ich leczy. Więc to jest super sprawa, jeżeli chodzi właśnie o takie desanciki. Właśnie, że 18 sekund się robi, no więc to jest naprawdę krótko. Szkoda, mam mało rakietek, będę musiał je na pewno nabyć. Więc w międzyczasie teleportujmy was z powrotem. Idziecie się uleczyć. Leczą się. No dajesz! Dobra, uleczone. Dowracajcie do ekipy desantowej. Aha. A ja w międzyczasie... spróbuję ogarnąć sobie komputerek do końca. Dobra, przyjechali wszyscy z wakacji, wszyscy są szczęśliwi. Zobacz, może coś by tutaj ulepszył w ogóle. Na przykład, no zawsze wiadomo, energii nigdy za mało, no ale póki co to nawet zbytnio sensu, nie ma ulepszanie. A nic, więc lecimy dalej, lecimy do której by tu lokacji odwiedzić. A, tą z góry. Spróbujemy jakiś taki dziwnym ruchem pojedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przybyliśmy do nowego układu. Statek rebeliancki. Hmm.
Przybliżają się do mnie tak spokojnie, kapitan. Gostek mówi, że by z miłą chęcią by został w federacji, ale no jest żołnierzem i jest do niczego, jeżeli nie ma wojny, więc no cóż. Coś czy, że trzeba będzie walczyć. Podnieśmy tarczę. Przyszła jakaś drona z kosmosu. Co oni tu mają? Dronki, rakietki. No nie znam, bierzemy swój zestaw ludzików. Weźmiemy healing barsa, załadujemy. Jakby co, to może się przyda. A wy lecicie, lecicie i niszczycie, niszczycie. No i niszczycie rakietki. Są tam ludzie, więc nie będzie większego problemu, mam nadzieję, z ich zabiciem. Dobra, jeden pad. Przed drugi. Dajecie, dajecie magma Rimonsfig, jak tam wasze... A, ty już masz drugi poziom, że tak to określę, kombata, ty jeszcze nie, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Może się uda. Może nawet... Jest, udało się. Zdobył poziomik. Jupi! Dobra, udało mi się, zabiłem całą załogę, biorę 4 paliwa, 42 metalu, no bardzo ładnie, ładnie, ładnie. Czyli oba już mają teraz 10% bonusa, więc bardzo też jest fajna rzecz. Idziecie się uleczyć szybko, biegiem, 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 biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem i kontynuujemy naszą podróż po tym nieznanym wszechświecie. Zobaczymy, co dalej. Nieznanym jak nieznanym. Po tym terytorium Zoltanu zobaczymy, co nam jeszcze to terytorium przyniesie. Dobra. To teraz skoczymy sobie... A na dół może, albo tu. Cholerka, nie wiem, nie wiem. W sumie na górę polecimy, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie. O! Zoltan Ship. Ładuje sobie swojego FTL-a. W ostatnich chwilach kapitan mówi, żebym się nie angażował. Ale to już za późno. Ich osoba, która ich atakowała, tam, ci, którzy ich atakowali, są już koło mnie, więc już chcą ze mną walczyć. No, skoro ktoś ze mną chce walczyć, to byłoby niemiłe, bym po prostu odmówił tego zaproszenia, więc... Magmar Moonsfig, lecimy! Teleporter się naładował, więc lecimy, niszczymy wam coś, jakieś małe pomieszczenie. Tu kokpit pilota. No tam też są te modliszki, to niedobrze. Żeby się healing bar szybko naładował, to będziemy mogli was podleczyć, moje kochane modliszyczki. Wow. Wow, 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 mamy ogień, mamy ogień! Manon, szybko gasić! O, tylko dwóch było? Ach, małe załogi. Nie ma oznak życia. Dwie rakietki, jedna drona, 47 metalu. Bardzo ładnie. Szybko gaś to. Hop, hop. Hop, hop. Jaki to słodka po prostu animacja, jak on to, jak on tak sobie hopa. Szybko, ugaś to. Nie może boli. No, ugaszone. Wracasz tam. Myślę, czy nie ulepszyć by tarcz, to bym potrzebował 100 energii. Plus 25, to już 150 mocy. To jeszcze nie. To na razie jeszcze nie. Aczkolwiek to ulepszę. Żeby moja załoga desantowa szybciej się mogła leczyć, ewentualnie jakby co. Lecimy dalej. No to teraz polecimy w dół. Skoro widzę, że federacja się już zaczęła zbliżać, to trzeba skorzystać z tego. O! Setek NG. Skaczę w szczątki po krążowniku Zoltanów. Niestety eskorta NG bierze mnie za atakującego i próbuje się, chce się zemścić na mnie. I odmawiają wszystkim pozdrowieniom i innym pierdółkom, no więc... Ach, no więc ładujemy teleporter! Ładujemy teleporter i lecimy zniszczyć wam coś. Co by wam tu zniszczyć? Zniszczymy wam moją defensywną dronę. Zniszczymy wam tlen, będziemy nim mili. Hopa. Przyszedł NG, przed drugi NG. Z dwoma sobie poradzę bez problemu, tak się mi zdaje, więc nie będzie problemów raczej. Gorzej jak się pojawi kolejny.
Tutaj jest zła broń, bo ona mi zniszczy pole. No właśnie. Ubij go! Dobra, ubij... Tylko dwóch! No nie, jakieś mam teraz szczęście przy tych... Do tych załóg, że takie małe są i po prostu łatwo się idzie zabić. Dwie rakietki drona, 47 metalu. No ładnie, ładnie przyszło. Więc no nie mogę narzekać, bo ciężko narzekać na coś, na takie ładne luty przy praktycznie zerowych kosztach. Jak ta moja załoga w ogóle? Ten tu już prawie zdobył poziom do pilotingu. Ten z rakietkami, no... W zasadzie jest świeżo z nowym. No tak dawno już nie strzelaliśmy, więc no... Więc nie ma jak się chłopak wybić. Gostek od tarcz. Już ładnie, ładnie. 12 na 5 o 5. No to też za niedługo będziemy mieli kolejny poziomik. Znaczy nie aż tak za niedługo, ale... Ale jest ładnie. Silniczki też ładnie idą. No ja myślę, że... No, wszystko zmierza w dobrą stronę. Jakby nie patrzeć. Dobra, to wracamy do teleporteru i lecimy dalej po prostu, bo tu nie ma zbytnio co przeciągać. W dół. W dół próbując uciec do Nebuli, może uda się nam przeciągnąć tą całą wyprawę. O! Laboratorium Zoltanów. Badają jakieś genetyczne zakłócenia? Na które wpływa sen w stazie i przedłużone podróże przy użyciu napędu FTL. Się pytają, czy mogę, czy moja drużyna by była chętna poddać się jakimś tam ich skanom. A weźmiemy udział w ich zabawach. A moja załoga spokojnie ustawia się do czytów zoltanowych naukowców. Po krótkiej chwili proces jest ukończony, kontaktują się ze mną, dziękują mi za to, że brałem udział i chcą, żebym zaakceptował ten mały... Te małe ciastka zrobione z jakiegoś tam sztywnego ciasta i jak również trochę tego odpadów, czyli metalu. No dobra, zostanie 19 metalu, jest miło. Jakiegoś szału, co prawda, to mi nie sprawiło mi jakiegoś tu wielkiej radości i szału, no nie dało. Ha, no ale cóż, trochę metalu zawsze jest fajne. Przydałby się co prawda jakiś sklep tutaj bardziej, ale... Hach. Nic tu nie ma, wleciałem i nic nie widzę. No nic, lecimy dalej. Dobra, też nic nie ma, patrzę się przez viewport i nic na nim nie ma. Jakże to ambitne, no nic, bo jednak to odwiedzę tą lokację, albo tędy, tutaj jakoś tak. O, to jest jakiś pomysł, tak, spróbujemy polecieć, zobaczymy na ile się to uda. Nic tu nie ma. Jezusinku, jak może być taka pustka? Kosmiczna pustka. Jestem w kosmosie i widzę kosmiczną pustkę. Och, ironio. Dobra. Zaawansowany statek rebeliantów, automatyczny, został tutaj i patroluje. A, jakaś stacja rebeliantów jeszcze w ogóle tutaj jest. Tylko nie wiem, co jest w środku. Albo mogę uniknąć statku, albo zaatakować statek, żeby się dostać do stacji. No cóż, chcemy iść do stacji! To jest autoship, więc to nie ma sensu. Musimy go po prostu zniszczyć. Użyj mocy! Ładuj lasera i zniszcz mu działka. Panie Justin? Bardzo ładny strzał, panie Justin. Bardzo ładny. Teraz weź to i celuj w kokpit. Automatycznej drony. Bardzo ładny strzał, panie Justin. Widzę, że się pan Justin wyrobił ze swoim strzelaniem. 6x65, bardzo ładnie. Jeszcze raz, proszę bardzo. I 7x65, tak jest. Każdy strzał daje nam punkcik. Ach. Zniszczyłem statek 28 metalu. Bardzo ładnie, panie Justin. Jestem pana bardzo zadowolony. Ale fajnie. Stacja była przeznaczona do tego, żeby wyposażać statki rebeliantów w drony. Więc dostaliśmy defensywną dronę Mark 1, 20 metalu. Zobaczmy, czy coś tam się z tego może przydać. No możemy... dwie drony sobie wmontować. No mamy jedną dronę za dużo. Póki co. P
póki co dwie energie sobie kupimy, żebyśmy mogli jakąkolwiek dronę używać, no bo skoro już je mamy, no to wypadałoby je móc używać. To jest raz. Dwa... Ulepszymy sobie wnętrze, możliwości skaningu wnętrz statków, bo mimo wszystko to się nam przydać może, zwłaszcza, że jesteśmy no tak nastawieni do abordażów. Oho. Piracki statek pojawia się, pojawia się krótko po mnie, sądząc po fakcie, że próbuje uniknąć mojego statku, przypuszczam, że to są smuglerzy, którzy próbują zostać gdzieś tam z dala od głównych tych, nie wiem jakby to nazwać, transmiterów, przekaźników. O, przekaźników. Ha, a zaatakujmy ich. Próbujemy, dobra, ładujemy broń i ruszamy do ataku. Oni, widzę, też nie boją się. Jak mogą się nie bać mnie? Oni się powinni mnie bać, lękać w ogóle. Dobra, o, to jest fajny design statku w ogóle. To są super statki, których, jak widzicie, tlen jest w ogóle oddzielony od reszty. To jest po prostu piękne. Czemu to jest piękne? Temu to jest piękne. Ja się teleportuję, niszczę tlen. Po prostu go niszczę. Tlen został zniszczony. Oni nie mają już tlenu. Tutaj co prawda ktoś do mnie strzelać próbuje, ale na razie mu to nie wychodzi. Oni nie mają tlenu. Dokładnie, to jest ten piękny moment, w którym oni nie mają tlenu. W sumie silnik też im mogę zniszczyć i będę tylko czekał, aż oni się całkiem rozwalą. I to jest w ogóle bardzo piękne. Ha, 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 pudło. Oni nie mają tlenu i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że oni się kiedyś uduszą na 100%, bo nie mają tego jak naprawić. I to jest po prostu cudo. Natomiast to nie jest wszystko, co jest piękne. Jeszcze jest to piękne to, że ja mogę im... O, już jest na czerwono, znaczy, że już im się tlen kończy. Tak tam po prostu zestresowani siedzą, po prostu i tak się cały dygotają, że musimy walczyć, że zużywają tyle tlenu, że no nie wystarcza im na nic. A my po prostu im go zniszczyliśmy do końca, zniszczyliśmy im również silniczek. Tak więc to jest tylko kwestia czasu teraz, aż po prostu zaczną umierać. Umierać z wyczerpania. Zostawimy nam na razie. W sumie oni nic mi nie mogą zrobić, jak na razie, no im w ogóle nie wychodzi. Mam dwie tarcze, oni strzelają pojedynczym pociskiem, który wolno strzela, więc w ogóle jest to niczego, ich broń. A my po prostu sobie postoimy i zobaczymy, będziemy patrzeć jak ten pokój wypełnia się czerwienią, czyli po prostu, o właśnie, już zaczął się tlen kończyć i szybko uciekamy stąd. Spadł tlen do tego poziomu, że po prostu oni giną. Jeszcze chwila i całkiem zginą i będzie po prostu pięknie. A to najpiękniejsze, że nie mogą uciec, bo nie mają silników, nie mają tlenu, nic nie mogą zrobić, po prostu piękne. Ten design statku jest taki idiotyczny, że ja nie wiem. No to jest, no, tak jak nazwa pisze, no to jest po prostu myśliwiec, no. Ha! Statek przenosił informacje o pobliskich przekaźnikach. Biorę to, co zobaczyłem, biorę tą mapę do statku, ładuję i resztę metalu, czyli 29, biorę do swój pokładzik też. I zobaczmy. Zobaczmy, co mi tu powiedział. Tutaj coś jest. Ha! Pole asteroid. Czy jesteśmy gotowi na pole asteroid? Jesteśmy! Panowie? Tutaj pozbędziemy się energii, tutaj doładujemy. Z trzema tarczami jesteśmy gotowi na pole asteroid. Lecimy! Siła! Siła tarcz! Ohoho. Straż Zoltanów. Ba. Próbując się dostać na ten zamknięty obszar kopalniany, jestem no, złamałem jakieś tam ich akt naturalnej akt ochrony złóż naturalnych minerałów. Chcą mi skonfiskować moją broń i ją przetworzyć. No nie mam na to czasu, faktycznie. Ojej. To są Zoltany. Bjorn, Markus i Dengier. Biedni. No miło było was poznać, panowie. No niestety
Energy Bomber. O, niestety nie mam czasu na te pierdoły. Ojej, muszę im zniszczyć tarczę, super. Dobra, to ognia w tarczę, a nie, ognia w broń. Mam trzy tarcze, więc mam nadzieję, że to jakoś sobie poradzi. Zwłaszcza, że tarcza ich też zaraz padnie od samych pierdółek. A, strzelajcie. Pam, pam, pam. Dobra, ogień się im pali. Zoltan się pali, Zoltan jest w ogniu. Nie, nie strzelajmy, odwołajmy atak. Wszyscy się spalicie, wszyscy się spalicie. Ale cat, oni się palą. Cholerka, przestali się palić. Dobra, jeszcze raz, ognia. Cholerka. O, za co się śluzy zaczęły palić. Oni sami się zabiją od tych rakiet, znaczy rakiet od... Od asteroid. Odpal jeszcze raz. Bardzo ładnie, panie Justin. Bardzo ładnie, jestem bardzo zadowolony. Jest pożar, oni wszyscy giną. Powoli, ale giną. Dobrze to, zrobimy szybki wyjazd. Nie będziemy przedłużać tej ich masakry. Jest źle. Jest bardzo źle. Uciekajmy. Kurde, nie! 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 Magmar! Murswick! Co ja zrobiłem? Nie! Nie! Moja ekipa do abordażu umarła! Nie! Ale mam trzy paliwa, dwie rakiety i 32 metalu. Nie! Czemu? Załamie się! Moja zachłanność nie popłaca. Nic, idziemy do sklepu. Aha, jakieś tam pitu pitu. Co ja mogę kupić? Steliego mogę kupić, Zoltana, ale nie mogę kupić, nie mam kasy. No jakaś masakra, po co ja to wszystko kupowałem, nic mnie teraz nie stać. Sprzedam defensywa. 70 mam. Jakby chciał i kupić obu, chyba bym musiał mieć 110. Czyli jeszcze 40. Musiałbym sprzedać burz laser i nie wiem, strzelać głową. Albo dwie drony. Co w ogóle oni robią? Zoltany dają energię do okupowanego systemu i mają mało życia. Kupię sobie Felicity, czyli mantyce, matryce. Z tego powodu, że ja muszę mieć kogoś, kto będzie atakował przeciwnika. I póki co to będzie robiła będzie robił Manon z Felicity. Niestety. Niestety. Smutny to dzień po prostu dla nas. No ale cóż poradzisz, nic nie poradzisz. Trzeba walczyć i żyć dalej. Jakoś. W środku nebuli widzę planetę, która sobie dryfuje przez przestrzeń. Na jej powierzchni widzę wielki monolit. Nawet z gołym okiem go widać z kosmosu, więc on musi być ogromny. On musi być większy niż pałac kultury. On musi mieć wielkość tak 40 pałaców kultury. Jakiś starszy Zoltan pozdrawia mnie z planety. Aha, ciekawe, czy jest jakieś urządzenie komunikacyjne, czy po prostu on jest taki duży i woła do mnie, pozdrawiam was! Tak, coś na kształt Jezusa ze Świebodzina, tylko jeszcze trochę większy, żebym go mógł widzieć. Tam. Chcąc, nie chcąc, odkryłeś wielkie oko. Patrz wewnątrz niego i zobacz, nie wiem, spójrz w jego głębie i otrzymaj swój desert. Dobra, zbliżmy się bliżej. Podczas zbliżania się kalejdoskop kolorów wypełnia ekran.
i jeden z moich członków załogi zaczyna się gwałtownie starzeć. Starzeć, w końcu ewentualnie znikając z nicości. Miejmy nadzieję, że... ich... Transcendencyjnie, fizycznie, egzystencjonalnie się przemienili i nie tylko zostali jakby wypchani ze swojej fizyczności i po prostu nie zostali zamordowani. Kogo straciłem? Kogo ja straciłem? Silniki są puste. No nie! Nie! Zginął ten, który zapomniałem jak się nazywa. Kolejny, co za dzień! Po prostu same ofiary! To jest jakaś masakra! Najpierw dwie mantyce moje, superwojowniczki. Teraz jeszcze człowieczek od silników. No ja nie wiem, jak ja się tutaj pozbieram po tej wielkiej stracie. No nic. Manon, idź, siedź tam. Masakra jakaś. Co tam jest? Tam są Ion Stormy. Ion Stormów nie lubimy. A może lubimy? Nie wiem, idziemy w górę. Po prostu cały entuzjazm mnie opuścił, jak zobaczyłem, jak moja drużyna ginie. A, statek rebeliantów pojawia się A nie. Oczekuję, że statek rebeliantów się pojawi, ale się żaden nie pojawia. Nic. Pustka. Tutaj jakiś statek. To lecimy do tego statka i wracamy do domu. Wychodzimy do Exita. Automatyczny statek rebeliantów. Ładuje FTL-a. No to zniszczmy mu FTL-a. Gdzie jest FTL? Tu jest FTL. Zniszczyć go. Mogę nawet dronę wypuścić. Wypuszczę dronę. Atakuj drona. Dzięki temu mój Nathan będzie... Nie Nathan, mój Justin będzie miał lepsze możliwości do zniszczenia tej pierdoły. Zbudłowałeś! Zniszczyć im broń. Justin? Bardzo ładnie. Aczkolwiek mógł się bardziej postarać i całkiem go rozniszczyć. No cóż. Justin? Czekam. Czekam, co ja zrobiłem? Zapomniałem, że nie mam autofajera włączonego. Justin, celuj w tarczę. Zniszcz ich do końca. Bardzo ładnie, wyłącz dronę. Dwa paliwa, rakieta 22 metalu. Ach. Dobra, jeszcze jedna nebula. I wychodzimy z terytorium Zoltanów, które okazało się strasznie złowieszcze dla mojej załogi. Patrzymy się przez okno, wypatrując nieprzyjaciół. I nic, pustka. No nic, lecimy do Exita, który... A, udało się, jest na granicy. Jeszcze nie będzie rebeliantów. Będziemy spokojnie mogli wylecieć stąd. O! Zobaczyłem pobliżu jakąś... uszkodzoną stację kosmiczną. Wygląda, że jest pusta. Ale wykrywam jakieś słabe oznaki życia na pokładzie. Co możemy zrobić? Albo zebrać cząstki, albo wejść i pomóc, czy wejść na statę i zobaczyć, poszukując rozbitków, czy tych ocalałych. No, mamy mało załogi. Jak stracimy kolejnego, to chyba się załamie, ale może też zyskamy kogoś. Ludzkie szczątki są rozrzucone po całej stacji. Znajduję źródło sygnału pojedynczego... rozbitka, który zamknął się samemu w jakimś tam magazynku, w pomieszczeniu magazynowym. Biorę go szybko i uciekam do mojego statku. I mam nadzieję, że uda mi się go jakoś odnowić do tego poziomu, żeby był jakimś użytkiem dla mnie. No nic, zobaczmy. Elizabeth! Witaj, Elizabeth, na pokładzie! Uhu! Prawda, to jest człowiek i nie ma żadnego szadu i w ogóle nie wiadomo czego, ale dzięki temu Elizabeth... Ha, mamy kim obsadzić silniki. Brawo, Elizabeth, przydasz nam się. Bądź tam i zajmuj się silnikami. Dzięki temu Manon i Felicity będą mogli się zajmować dalej teleporterem. A my uciekamy z tego sektoru do kolejnego Zoltana. Jej, to dopiero połowa podróży. To jeszcze wszystko się może zmienić.
Możemy jeszcze odwiedzić tyle światów, tyle pięknych światów, tyle możliwości, tyle nowych członków załogi. Ach, no nic, lecimy do Zoltanów. Kolejnych. Jupi! Tak jest, znowu się przygotowują. Było, minęło. Znaczy, było, nie minęło. Ach, jakiś piękny system. Znowu są jakieś nebule i dużo innych gwiazdeczek, które są nawet ładnie rozłożone. Ale to już... To już w kolejnym odcinku, kolejne zmagania z kolejnym sektorem. Mam nadzieję, że ten sektor okaże się dla nas bardziej przyjazny i przyjacielski niż ten poprzedni, czyli pierwszy zoltanowski sektor. Bo naprawdę, takie straty. Straciliśmy... dwie mantyce i człowieka. To był człowiek i człowieka zajmującego się silnikami. Ale zdobyliśmy również Elizabeth, którą uratowaliśmy ze szczątków stacji kosmicznej. Jak również Felicity, którą kupiliśmy na targu. Czego już nie będę komentował dalej, bo mogłoby się to źle skończyć. No nic, tak czy siak. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinku z FTL i wielkiej podróży Kestrela przez odmęty tam kosmosów. Na jego wielkiej misji ku zbawieniu, której celem jest zbawienie wszechświata. Do zobaczenia, na razie i cześć!